Mycielski nie datował ani swoich płyt, ani wykonanych od własnoręcznie odbitek. Moja osobista hipoteza, wygłoszona 1,5 roku temu na takiej sesji we Wschowie, gdzie miałam również wystąpienie poświęcone Mycielskiemu, że na jednym z widoków Gdańska, który tu Państwo teraz widzicie, obok sygnatury jest umieszczona data 06, co bym należało tłumaczyć, że jest to 1906 rok. No, w konfrontacji z opiniami innych badaczy, którzy uważają, że to nie jest data 06, tylko skrót od SC, czyli od sculpsit, czyli wyrył. No, ja do końca nie jestem przekonana, no, ale płyty się znajdują w Gdańsku i pani, która się tymi płytami opiekuje, twierdzi, że to jest jak najbardziej SC, aczkolwiek zarówno umieszczenie tego skrótu SC jest rzeczą wyjątkową, jeżeli chodzi o zachowane pozostałe płyty i odbitki również z innych płyt, jakie się zachowały, jak również data umieszczona na grafice byłaby rzeczą wyjątkową, więc w tej chwili pozostawiam to bez rozstrzygnięcia. Ale jak dalej tutaj będę Państwu opowiadać. Moje kolejne ustalenia brzmią jeszcze bardziej optymistycznie, mianowicie okazuje się, że najwcześniejsze odbitki datowane Mycielskiego pochodzą z 1901 roku. I takiego, o właśnie tu jest powiększenie tego, tej sygnatury. Można dyskutować, prawda? Nie. Można, myślę, że no, można dyskutować. Nie wiem, bo to jest jednak cięte, a nie, no, nie da się tego porównać z jego podpisami osobistymi, więc trzeba by to obejrzeć w dużym powiększeniu, czasami tak. Makrofotografii. W każdym razie w zbiorach i to działu rękopisów Ossolineum, co jest o tyle ciekawą rzeczą, że dla badaczy polskiej grafiki w ogóle, myślę, że zbiory publiczne zgromadzone w gabinetach Rycin, zarówno w muzeach, jak i w bibliotekach, nie kryją już żadnych tajemnic, to jednak okazuje się, że w zbiorach działów rękopisów może się znaleźć jeszcze bardzo wiele cacek i rarytasów. I właśnie taka najprostsza, po prostu podstawowa kwerenda, ponieważ ja nie byłam osobiście we Wrocławiu, w Ossolineum, tylko wysłałam kwerendę taką pisemną z pytaniem, czy nie ma tam żadnych dokumentów związanych z Mycielskim. Otrzymałam taką odpowiedź, i że jest właśnie karta z życzeniem. Ja potem zamówiłam w najprostszy sposób. To jest skan z mikrofilmu bodajże, więc najtańsza możliwa wersja. I proszę Państwa, okazało się, że jest to najwcześniejsza datowana odbitka Mycielskiego. Dokładnie wydatowana na 15 maja 1901 roku. I to jest o tyle istotne i ważne znalezisko, że z tego, co udało mi się ustalić, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, a to była immanentna część wówczas Rzeszy Niemieckiej, no jest to jeden z pierwszych, jeżeli nie najpierwszy w ogóle grafik zajmujący się grafiką warsztatową, a jeden z pierwszych w ogóle na ziemiach polskich. I teraz w momencie, kiedy dostałam tą reprodukcję, to porównałam ten zapis 15 maja 1901 roku z taką karteczką, na którym jest zapis ołówkowy. Ta data była odczytywana jako 04, czyli 1904 rok, ale wydaje mi się, że to jest data wcześniejsza. To jest podobny dukt pisma, 1900, jak tutaj. Czyli ta płyta, bo karteczka jest dołączona do płyty przechowywanej w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, byłaby no chyba najpierwszą płytą znaną, opracowaną przez Mycielskiego z początku 1901 roku. A jest ona jeszcze wyjątkowa pod innym względem, mianowicie jest to niewielkich rozmiarów płytka mosiężna. I wygląda nie mniej, nie więcej jak taka mosiężna wizytówka umieszczana na drzwiach lub też wizytówka pod obraz. Ja wiem, że próbowano rytować i trawić też płyty mosiężne, nie wiem z jakimi efektami, bo w literaturze się z tym nie spotkałam. Natomiast no ta, widać wyraźnie, że jest w dość prymitywny, jeszcze prosty sposób opracowana, więc jak najbardziej może być jedną z pierwszych płyt. I teraz potwierdzenie na to wczesne datowanie znalazłam też w kilku listach przechowywanych w zbiorach Archiwum Narodowego, Archiwum Państwowego w Poznaniu i w zbiorach Bibliotece Raczyńskich. I
W ogóle korespondencji Mycielskiego zachowało się bardzo niewiele. Ja niestety podejrzewam, że te pamiątki po Mycielskim, które tak skrzętnie do 1938 roku, czyli do roku śmierci Przechowowa, a jego siostra w Wydawach, dostały się w ręce Alfreda Brozigi, który niestety został w październiku bodajże 1939 roku aresztowany przez Gestapo, wypuszczony w 1940 roku, zmarł. I najprawdopodobniej, bo właściwie żadne materiały po Brozigi, który był bardzo skrupulatnym historykiem sztuki, zajmował się nie tylko grafiką, ale również rzeźbą średniowieczną, właściwie nic się po nim nie zachował, wszystko przepadło. Nie wiem do końca, co też Niemcy robili, czy rekwirowali, tak, że aresztowali kogoś, i to tak ważną postać jak kustosza gabinetu Rycin z Muzeum Wielkopolskiego, czy opieczętowali mieszkanie, rekwirowali ten dobytek, co z tym robili? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Może uda się to odnaleźć, a może te rzeczy po prostu przepadły. W każdym razie jedyna korespondencja, jaka wyszła spod ręki Mycielskiego, to jest jakoś gdzieś tam rozproszona po różnych innych zespołach i zbiorach, gdzieś przypadkowo dołączona do korespondencji jego siostry na przykład. I takim jest jeden z listów, jaki zaadresowany do siostry Ludwiki, gdzie można przeczytać następujące zdanie. Posyłam ci kilka prób akwafort, do których się zabrałem teraz. Jeszcze nie bardzo się udają, ale myślę, że niedługo lepiej pójdzie. I ten list również jest datowany na... On jest niedatowany, ale z kontekstu wynika, że pochodzi z pierwszej połowy maja 1901 roku, ponieważ on powstał w związku z narodzinami kolejnego dziecka Ludwiki, które urodziło się 7 maja 1901 roku. Natomiast Helena w styczniu 1902 roku donosiła siostrze. Jaś do północy robił swoje akwaforty. To tyle, jeżeli chodzi o kwestie chronologicznie. Teraz ja może... Tak, więc pominę takie szczegółowe opisy tam tematyczne. Tu może przejdziemy tylko, bo właściwie jego... prace dotyczą dwóch takich obszarów tematycznych. To jest pejzaż wielkopolski. Mamy taki na przykład. Notabene, jak Państwo pamiętają, pracę Łopińskiego według płótna Wierusza Kowalskiego. Mi się wydaje, że tu gdzieś jakieś inspiracje mogą się pojawiać. To też pejzaż wielkopolski. I drugi obszar tematyczny to są pejzaże włoskie i to są zarówno widoki miasteczek włoskich, jak i pejzażu takiego, pejzaż południa Włoch. Czy też takie napoły fantastyczne, tu jest faun grający na flecie, który sobie siedzi rzekomo na właśnie drzewku oliwnym. Jak to zostało zinterpretowane. I tu mamy na przykład takie być może obszary inspiracji jak malarstwo holenderskie. Zresztą muzeum, przepraszam bardzo, obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu, a pochodzi bodajże z kolekcji Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Muzeum Mierzyńskiego, czyli Mycielski jak najbardziej mógł go znać. I też taki na przykład taka zabawna też pokrewieństwo tematyczne. Tu taki kolejny wątek, który gdzieś tam jeszcze się pojawi i tu podobieństwo do prac Fałata. Teraz, jeżeli chodzi o techniki, to już rozpiętość jest też niesamowita. Mamy tu dla przykładu płytę opracowaną w akwaforcie, uzupełnioną akwatintą, co daje bardzo ciekawe efekty malarskie. Mycielski dodatkowo podbarwiał te swoje prace, co wiadomo z zachowanych nielicznych odbitek. Tu mamy czystą akwafortę, ona jest zróżnicowana, są delikatne, cienkie kreski, tu na pierwszym planie głęboko trawione, więc z tego można wnosić, że co najmniej kilka razy trzy, jeżeli nie cztery razy trawione. Tu mamy też akwafortę, być może uzupełnioną suchą igłą, bo taka jest odbitka w Warszawie. Tu mamy również akwafortę z akwatintą. I tutaj już mamy takie rzeczy, które mogą być zakwalifikowane jako eksperymentatorskie próby. Mianowicie na tym fragmencie powiększonym, tam widać zarys okna, są takie plamy, które...
nie wyglądają jak plamy wytrawione w żadnej z znanych technik. Nie jest to akwatinta, natomiast są to ewidentnie świadomie nanasione plamy. Ja podejrzewam, że to są rzeczy trawione bezpośrednio kwasem na płycie. Takie rzeczy się zdarzały. Efekt jest taki, że tu jest bardzo kiepskiej jakości, ale jak Państwo odnajdą ten fragment balkonu z oknem w tle i taką płachtą wiszącą na tej balustradzie, to okno było właśnie wytrawione bezpośrednio na płycie, a płachta nie, to daje bardzo subtelne różnice tonalne. Takie różnice, których nie da się osiągnąć w akwatincie, bo wtedy jest to trawienie głębsze. Nie da się też osiągnąć tonując płytę tamponem, bo też wtedy ten ton będzie mocniejszy. I myślę, że to chodziło o to większe zróżnicowanie plamy. Tu jest przykład na łączenie akwaforty z suchą igłą i radełkiem, a na tym krzaku po prawej stronie widać taki chyba dosyć typowy, bo opisywany w literaturze błąd, mianowicie jeżeli artysta umieści zbyt gęsto kreskę i potem ją będzie trawił w akwaforcie, to będzie miał coś takiego, co potem nie będzie odbijało farby, tak zwane ślepe pola. Więc to tak. Tu mamy miękki wernik z akwaforty, suchą igłę i ruletkę. A tutaj mamy też płytę, która dowodzi na to, że Mycielski przerabiał te swoje płyty. Mianowicie, i to jest następna zagadka, bo płyta jest sygnowana. Odbitka, która jest w Muzeum Narodowym w Warszawie, pochodzi z wiarygodnego źródła, mianowicie ze zbiorów Dominika Witka-Jerzyckiego, nie jest sygnowana z płyty. Na odbitce odbita jest część kompozycji, tam jest tak mniej więcej w 1/3 stado owiec, tak nad owcami jest jakiś tam trawa, grunt i te partie na odbitce, na płycie zostały wyklepane. Znaczy niby widać, ale jak się palcem dotknie, to jest płasko. Czyli one nie mają prawa odbijać farby. Więc być może ta odbitka, tego jeszcze nie wiem do końca, to wymaga dalszych badań, która jest w Warszawie, byłaby odbitką stanową, wcześniejszą. Tu też jest akwaforta, sucha igła. I tu jest, to już właściwie tak na zakończenie, przykład odbitek stanowych, jakie posiadamy w Poznaniu. I tak można paradoksalnie, że na pierwszy rzut oka można by uznać, że ta odbitka, która jest po lewej stronie, to jest odbitka wcześniejsza, no bo mamy płytce wytrawione partie w tle pejzażu tego miejskiego, tak? Ta po prawej, głębiej, mocniej wytrawiona, późniejsza. Ja już tam na marginesie zostawię taką uwagę, że ta z lewej strony wydaje się jednak kompozycyjnie ciekawsza, bardziej zróżnicowana, te plany się nie zlewają. Wyraźnie jest ten jakby pierwszy zaakcentowany, ta po prawej stronie jest niewyraźna, właściwie te plany się zbiegają. No i okazuje się, że jednak ta po lewej stronie, słabiej wytrawiona, to jest odbitka późniejszego stanu. Po prostu Mycielski te głębsze wytrawienia w płycie usunął. Nie wiem, czy trawił drugi raz płycie, czy w jaki sposób to otrzymał. Po prostu płyta tutaj jest tym czynnikiem weryfikującym. I jeszcze taki przykład, to jest też płyta. Z tej płyty mamy odbitkę autorską podpisaną przez Mycielskiego, to jest ta na górze, ta na dole to jest wykonana 40 lat po śmierci, bo w 1953 roku. Widać różnice wyraźne, jeżeli chodzi o akwatintę w tle. Zatarły się te subtelne promienie, tony. Nie ma już tych efektów malarskich, o które być może Mycielskiemu chodziło. I teraz już naprawdę kończąc, tak, powiem, że oprócz tego fascynującego materiału badawczego, fascynujące jest to właściwie, gdzie ten Mycielski nauczył się tej grafiki. Nie wiadomo, kompletnie. Te tropy podawane przez Chrościckiego pod tytułem Wyczółkowski nie znajdują żadnego potwierdzenia w dokumentach, do których dotarłam. Być może trzeba tego szukać w Krakowie, w jakiejś spuściźnie archiwalnej po Wyczółkowskim. Istnieje taki trop, moim zdaniem jeszcze też do zbadania, w postaci Fałata, który oprócz tego, że był zaprzyjaźniony z Mycielskim, nie tylko z Mycielskim, ponieważ wielokrotnie podróżując z Berlina do
Krakowa, kiedy już był rektorem tamtejszej Szkoły Sztuk Pięknych, on po drodze zatrzymywał się w dworach wielkopolskich i tam oprócz tego, że wykonywał swoje akwarele nierzadko na zlecenie goszczących go ziemian, to również po prostu tak, nie wiem, za to, że miał tam opiekę, Wikt i opierunek przez ten czas pobytu, udzielał lekcji, bo między innymi pod jego kierunkiem malowały siostry Mycielskiego. A Fałat był jednym z dwóch artystów, którzy bodajże w latach studiów w Monachium przeszedł przez graficzną pracownię Leonarda Raba, sztycharza. Pierwszym był Łopieński. Także być może to ten Fałat jest tym odpowiednim tropem. No to tyle, kończę.